Tego streama nazywamy, nagrywamy Walentynki, więc kochajcie się do diabła! Kochajcie się! Bo ja Was uwielbiam. Zaczynamy. Czy zastanawiały się kiedyś, dlaczego we współczesnej popkulturze tak dużą rolę odgrywa poprawność polityczna? Z jednej strony w przestrzeni medialnej mówi się o walce z dyskryminacją i o promowaniu tolerancji. Z drugiej... O, to Gryficowa cały czas mówi. Ktoś oglądał Owl House? Podobno jest bardzo dobry, ale ja nie, 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 nie tak jest. Natomiast często można się natknąć na krytykę tego zjawiska i nieprzychylne komentarze wobec takich podmiotów. To... Czy to jest, czy to jest ta postać ze Strange World? Bo jeżeli to jest Strange World, to Strange World było super. W sensie, my oglądaliśmy z Marysieńką, uh, film, ten film kurwa nie ma żadnej promocji. I byliśmy zaskoczeni jak, 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 bardzo spoko jest ten film, ale wydaje mi się, że to jest... Tak, wydaje mi się, że to jest ojciec ze Strange World'a. Jeden z, z... Jeden z naprawdę bardziej klawych filmów Disneya w ostatnim czasie, gdzie Baz Astral był, o mój Boże, jak zły. W sensie... Na, na, na bazie, żeśmy poumierali. Jeszcze było coś takiego strasznie chujowego w ostatnim czasie. Jeszcze jakiś, jeszcze jakiś drugi film tego. Był taki... Oh. Ale o ile Encanto i Nie wypanda są hitami hitami, takimi wiecie na, na pełnej. Tak uważam, że Stranger Things jest po prostu dobrą animacją. Dotyczy jak Netflix czy Disney, że ich polityka poprawności jest zbyt nachalna i prowadzona na siłę. Bob Czapek został odwołany ze stanu stanowisko CEO Disneya po niecałych dwóch latach. Na jego miejsce powołano Boba Igera, który już zarządzał korporacją od 2005 do 2020 roku. Jaki był powód tej zaskakującej zmiany? Podczas kadencji Czapeka akcje Disneya spadły o 40%. Jedną z przyczyn spadków było stanowisko Disneya wobec spraw obyczajowych i polityki poprawności. Portal mani.pl donosi, że pracownicy Disneya zdenerwowali się na Czapeka, gdy ten milczał podczas prowadzenia na Florydzie ustawy nazywanej potocznie Don't Say Gay, która zakazuje nauczycielom z uczniami o orientacji czy identyfikacji seksualnej. To właśnie na Florydzie znajduje się jeden z parków rozrywki Disneya. Z drugiej strony, gdy Chapek skrytykował już ustawę, spotkał się z negatywnym odzewem ze strony republikańskich ten gubernator No dobrze, więc zacznijmy po kolei, bo widzę, że to jest już kurwa, to, 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 to taka propagandówka naprawdę wysokiej klasy. Dlaczego spadły akcje Disney'a? No, między innymi dlatego, że nie, nie wiem czy słyszeliście, ale podczas, podczas kadencji Czapeka e, była taka mało znana, nisza, niszowa praktycznie rzecz, e, która się nazywała COVID. I która doprowadziła między innymi do zamknięcia Kin. A w momencie, w którym e, jakby zamkły się kina i na przykład nie można było wypychać filmów, które by się dobrze oglądały i, można, i byłyby dużym sukcesem medialnym. No, to tak jakby. Zaufanie akcjonariuszy, gdzie pamiętajmy, że kursy akcje są niesłychanie oparte na emocjach. Zasadniczo spadło. I to jest, to jest jedna z tych rzeczy, gdzie po prostu człowiek siedzi, słuchają, kurwa mać, tym ludziom naprawdę się już odkleiło. Co jest bardziej prawdopodobne? Że kurs akcji długofalowo, na przestrzeni dwóch lat, zepsuła e, pandemia? Czy to, że w pewnym momencie tej pandemii, właściwie już pod koniec tej pandemii, mimo że akcje leciały na dół wcześniej, e, pojawiło się, to, pojawiło się to, 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 to prawo don't say gay e, i dyskurs dookoła niego. Co, która z tych rzeczy wydaje wam się bardziej prawdopodobna? innymi, ta sytuacja sprawiła, że notowania Disney'a spadły, a sama korporacja postanowiła zmienić prezesa. Widzimy zatem, że na zachodnim rynku odpowiednie prowadzenie polityki poprawności jest bardzo istotne, a straty wizerunkowe, które może wywołać jakakolwiek kontrowersja, znajdują swoje odzwierciedlenie nawet na giełdzie. Warto nadmienić, że w Polsce prawdopodobnie takie wydarzenie nie mogłoby zajść. Byłoby to raczej uznane za drobną kontrowersję i szybko uległoby zapomnieniu. Jednak w Stanach Zjednoczonych, gdzie siła polityczna opowiadająca się po stronie tolerancji jest znacznie bardziej liczebna i ma większą sprawczość, takie wydarzenia odbiją się szerokim echem, którego nie można zbagatelizować. Warto zatem za... Pamiętajcie, Stany Zjednoczone to jest. Taka wymyślona kraina, w której e, ludzie nie mają tych problemów, które wy macie. Nie, nie, nie przeżywają życia w taki sposób, jak wy przeżywacie. Nie. Oni się zajmują tylko byciem politycznymi. To jest de facto przekaz tego, te, 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 tego tych pierwszych dwóch minut materiału. Niemożliwe, żeby, żeby akcje wyjebały się na twarz ze względu na to, że, <laughs> że, 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 że kina były zamknięte. Na pewno chodziło o tą jedną akcję, która po prostu zrewolucjonizowała giełdę. No, nikt się po prostu nie pozbierał po tym, jak ta giełda zaszalała, i, i, i nagle, nagle postanowiła być nie, nieprzewidywalna, bo Wokeness. Gdzie rozmawialiśmy o tym, więcej niż raz? Cała zabawa z walkizmem, wszystkie te progresywne rzeczy, które, e, które się pojawiają, one się pojawiają z gigantycznym opóźnieniem w, w, w kulturze masowej. Jakby kiedy wprowadzono w USA federalnie e, małżeństwa homoseksualne? A kiedy pojawiły się w Disneyu? Um, a a, a kiedy, kiedy Disney zaczął wprowadzać? pary jednopłciowe do, 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 do uh, <kuh> uh, no. swoich, swoich filmów. Gdyby to, gdyby faktycznie kultura odzwierciedlała uh, uh, co? Jak nigdy. W 2015 roku E, dostępność legalnie, rozpoznawanego, e, legalnie rozpoznawanych e, małżeństw jednopłciowych e, b, była już, już na terenie całych stanów. Natomiast w tym roku, znaczy w 2022, przepraszam, e, na sam koniec e, wprowadzono Respect for Marriage Act, e, który na poziomie federalnym zabezpiecza te małżeństwa, na wypadek gdyby sądowi najwyższemu się odwaliło. No dobrze, rezarus tak, tylko że jakby w momencie, w którym we wszystkich, we wszystkich 50 stanach małżeństwa były możliwe do zawarcia i rozpoznawane, no to de facto na poziomie federalnym istniały już nie. Bo tam, bo jakby całe rozwiązanie sprowadzało się do tego, że w pewnym momencie oni chyba nawet poszli do Sądu Najwyższego z hasłem proszę nam to, od proszę nam to odrzucić i Sąd Najwyższy powiedział, no nie, 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 to jest całkiem legitna rzecz, te, te małżeństwa jednopłciowe i nie możecie ich blokować. Natomiast najpierw potrzebny był pewien konsensus, pewna zgoda, że, te, że, że no my to może jednak chcemy żeby, żeby marzeństwa jednopłciowe istniały, a dopiero potem zaczęto je wprowadzać. A nie odwrotnie! I to jest ważne! Nie mam pojęcia, co to jest silva verborum. Zadać pytanie, czy poprawność polityczna w popkulturze zawsze się opłaca? To zależy komu i gdzie. Przyjrzyjmy się w tym względzie Stanom Zjednoczonym, ponieważ to one są aktualnie największym producentem kultury na masową skalę. Sytuacja jest tam zróżnicowana w zależności od konkretnego stanu, jednak zdecydowana większość Amerykanów, 79%, opowiada się za legalizacją związków homoseksualnych. Dodatkowo ogólnie pojęta tolerancja jest... Nie opowiada się za legalizacją, bo są legalne wy, kurwa, chodzące żarty, no. Znacznie bardziej widoczna wśród ludzi młodych, a przecież to oni stanowią trzon widowni portali streamingowych, pokroju Disney' czy Netflixa. Podobnie sprawa wygląda w większości państw europejskich, do których USA eksportuje kulturę. Włodarze serwisów streamingowych doskonale wiedzą, co robią, wykorzystując panujące tendencje polityczne do realizowania celów finansowych. Kolejna kwestia jest taka, że korzystanie z wątków, przykładowo dotyczących społeczności LGBT samo w sobie budzi kontrowersję, zwłaszcza wśród konserwatywnych odbiorców. A jak powszechnie wiadomo, kontrowersja generuje zasięgi, jeśli na polski rynek wchodzi zagraniczna firma, która nie jest znana naszemu społeczeństwu, to zanim przebije się do zbiorowej świadomości, musi minąć sporo czasu. Kiedy jednak będzie się reklamować jako poprawna politycznie, przykładowo wspierająca osoby LGBT wiele mediów natychmiast to nagłośni media określające się jako postępowe będą rozpisywać się w tym temacie pozytywnie konserwatywne natomiast krytycznie efekt jest jednak taki że tworzy się rozgłos który trafia w cały przekrój społeczeństwa co No dobra więc po pierwsze głównoprawda, prawda nie A... tak zacznijmy tę gówno prawda i szczególnie na przykładzie Disneya to bardzo widać ponieważ Disney zawsze swoje elementy LGBTQ umieszcza w filmach i animacjach w taki sposób, żeby dało się je wyciąć. I wiecie, gdzie je wycina? Między innymi w naszym pięknym kraju. W naszej cudownej Polsce. Więc może zamiast spłakiwać się o to, że ten zły Disney, to powinniśmy jednak porozmawiać o tym, że... No, tak zasadniczo to ten Disney... Oni chyba są zdania, że, 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 że my jesteśmy regresywni? I że, 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 że my, my jesteśmy raczej, raczej na nie? No i darmową reklamę. Jako przykład można tu przytoczyć postać Welny z popularnej kreskówki Scooby-Du. Niedawno na HBO miała miejsce premiera Prikwela tej klasycznej już bajki, której fabuła jest skupiona właśnie na. To nie jest przykład za mediów rozpisuje się na temat tej produkcji, a sama postać dorzekała się wielu memów z jej udziałem. Powodem jest odmienna orientacja seksualna głównej bohaterki oraz zmiana jej koloru skóry względem oryginału. Pojawia się zatem pytanie, czy serial ten przebiłby się do mainstreamu z takim rozgłosem, gdyby nie zastosowano w nim panseksualnego wątku? Widzimy zatem, iż działania oparte o poprawność polityczną i promowanie tolerancji mogą przynosić korzyści producentom, jeśli tylko do Co? Panseksualnego wątku? Czy oni kurwa oglądali ten film? Że ten serial? W sensie, o, o chuj tu chodzi? Znaczy, no spoko, dziewczyny się, dziewczyny się prze, 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 przelizały i potem Welma bardzo dużo mówi o tym, że ona nie wie, czy ona bardziej leci na, na Dafne, czy na Freda i tyle. Ale <grym> jedyne Czym ten serial zwraca na siebie uwagę, to tym, że jest niesamowicie kupiasty, nie? W sensie, wiecie, to jest świetny przykład tego, że gdybyśmy, gdybyśmy wyjebali, wiecie, dialogi, gdybyśmy wyjebali kreację niektórych postaci, to tam pod spodem mogłaby zostać fabuła, która w pewien ekstremalnie umowny sposób mo mogłaby zostać uznana za interesującą. Problem polega na tym, że nie da się wyjebać kreacji postaci i dialogów, a to, co oglądamy, jest słabe po prostu, nie? W sensie, sorry, ale chcecie, chcecie, chcecie porozmawiać ze mną o tym, jak to poprawność polityczna jest tą rzeczą, która, która się tutaj która ma tutaj miejsce? To spójrzmy, spójrzmy w ten sposób. Ta poprawność polityczna a sprowadza się do tego, że na przykład cały żart o ty, na, żarty na temat tego kolesia, tego, który wygląda jak szagi, a nie jest szagim, bo. A? A? polega na tym, że. Jego ojciec jest psychologiem i mówi mu w pewnym momencie, że jak nosi tam sweterek, to ten sweterek dodaje mu autorytetu i tym sweterkiem zaczarowuje ludzi do tego, żeby, żeby on a, żeby wyznawali mu swoje tajemnice. Nie? To, to, jest, to, jest, to, 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 to jest słynny wokeness. Że, że sweter czy daje psychologowi autorytet, to to jest ten wokizm. To może spójrzmy na inne rzeczy, które pojawiają się w tym serialu. Na przykład rodzice Dafne, bo Dafne jest adoptowana przez dwie lesbijki, policjantki do tego. Znowu ekstremalny przykład wokizmu, nie? Jakby <laughs> stawianie w jakimkolwiek pozytywnym świetle policjantek. Wokizm w chuj. A, a prawdziwi rodzice Dafne są. Pojawiają się na chwilę, żeby kraść jakieś głównowarte kryształy, żeby sprzedawać je jako dla fanów New Ageu, i, i wierzących, że kryształy mają magiczne leczące moce. To jest, to jest ten wokizm? Czy może wokizmem jest to, że oni się tam śmieją, że Welma e, próbuje e, przekonać atrakcyjne dziewczyny ze szkoły do feminizmu poprzez robienie z nich brzydkich i zaniedbanych. To, to, to jest ten wokizm? Bo to jest mniej więcej ten poziom, nie? Ja chciałbym zorientować się. Gdzie mamy do czynienia z wołkizmem? Żeby, wiecie, żeby... E, żebyśmy mogli... Mogli... Odnieść się do tematu. Humor w Elmie jest bardzo dziwnie nierówny. Raz milenial buzzwordy, raz żarty, hehe, he, SJW, feminizm, No razem żartuje z zaściankowości i Trophy Girls. Bardzo dziwnie to... Ja myślę, że... Welma jest manifestacją po prostu niekompetencji, nie? A Że ca cały ten serial on wygląda jakby grupa ludzi, którzy myślą, że mają takie samo poczucie humoru. Usiadło w, usiadło w jednym pokoju, i każdy pisze żarty na własną rękę, w ogóle nie konsultując ich z nikim innym. I tak, tak wyglądają te, te odcinki, nie. A dla mnie w ogóle, jakiekolwiek pseudoprogresywne rzeczy, które się tam pojawiają, są bezwartościowe, One są po prostu głupie. Nie? I jeżeli z perspektywy, wiecie, ekstremalnego radykała, lewicowca, te rzeczy są durne, to może. To, to 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 może to nie, nie, problem nie jest tutaj wokizm, tylko głupota bo w ten sam sposób można się spłakać o o tego nowego wiedźmina tego którego znowu wszyscy nienawidzą nie pamiętam jak on się nazywał można można rżnąć głupa i mówić że o to jest wina to jest wina łaukizmu łaukizm nas tutaj morduje albo można powiedzieć że Nie powinno się pisać tak chujowych scenariuszy, nie? No wiecie, wokół tego to się wszystko obraca, że na, na dobrą sprawę to można obsadzić w serialu oscarową aktorkę i ten serial dalej, jeżeli będzie chujowo napisany, to ta oscarowa aktorka go nie wyciągnie, nie? A z tego co pamiętam, w tym Wiedźminie nie gra Michelle Yeoh, która teraz jest nominowana do za Wszystko Wszędzie naraz. celowa grupa odbiorców jest poprawnie zdiagnozowana. W mainstreamie jest widoczna pewnego rodzaju walka między dwiema narracjami. Nazwijmy je ogólnie postępową i konserwatywną. Przedstawiciele tych narracji chcą manifestować swoje stanowisko. Dlatego ludzie, którzy określają się jako postępowi, bardzo chętnie czy? będą kupować kawę w kubku opatrzonym symbolem LGBT, czy będą oglądać serial na platformie promującej takie wartości. Części z nich będzie to dawać złud. To już jest poziom takiej kurwa kretyńskiej propagandówki ala Daily Wire, nie? Widzicie głupki? Będziecie kupować... Będziecie kupować e, te kawę ze znakami LGBT. Nie? Ja. ja nie. Wiecie, jaki, jaki jest mój największy przejaw progresywizmu wobec kawy? Nie kupuję kawy z Brazylii, bo Brazylia wycinała. No teraz pod Lulą potencjalnie może przestać. Wycinała po prostu rabunkowo. Dżunglę amazońską, żeby, żeby sadzić kawę, nie? I ja, to, to jest mój osobisty wybór, którym o którym zresztą nie pieję i nie, nie, nie próbuję nikomu mówić, o wy musicie robić tak jak ty, tak jak ja, nie? <ścoughs> więc, więc no, no nie, nie, i myślę, że, że, że wiele osób, które e, lubią kawę, nie patrzą na znaczek LGBT, nie? ...poczucie czynienia dobra, działania przeciwko opresji, a co za tym idzie, poczucie komfortu, że nie są obojętni na los świata. Można to... A, przepraszam, wiem co chciałem powiedzieć. A, widzicie? Rodowód krwi musiał być. Wiem co chciałem powiedzieć. Jest jedna rzecz, której się zaśmiałem w Welmie ja Nie wiem, chyba sześć odcinków obejrzałem, bo potem już mi się kurwa nie chciało. E, jest scena, gdzie... Um, ona tutaj się pojawiła nawet. Gdzie Fred wskakuje ratując welmę i łapie taki... E, taką gilotynę do, do, do papieru, którą ktoś rzucił w Welmę i Fred ją łapie i rzuca z powrotem w korytarz i ona odcina komuś nogi, nie? I to była jedyna rzecz, z której się faktycznie zaśmiałem oglądając Welmę. Wręcznie określić zmianę biernego aktywizmu. Istnieje jednak druga strona medalu, widoczna szczególnie na przykładzie popkultury. Okazuje się bowiem, że jeśli polityka jest na siłę wciskana w kulturę, przykładowo kino i animacje, to może to powodować skutek odwrotny od zamierzonego odwracanie. Kurwa bać, a może problemem jest po prostu to, że mamy kiepskich scenarzystów, nie? Zróbcie, ta idiotyczna wojna kulturowa sprawia, że nawet gdybyście usiedli koło swojego konserwatywnego kolegi, czy koleżanki i powiedzieli, o kurwa, ale, ten, ale te, te, ten rodowód krwi jest chujowy. To nie możecie się zgodzić, że, że osoba, która pisała scenariusz w tym, musi, musi być wtórnym analfabetą albo jakimś absolutnym bezbekiem. Tylko nie, 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 to jest wojna. To jest wojna i tą wojnę trzeba wygrać, nie? A jak się wygrywa wojny, no kurwa, no chyba wiecie. Wojny się wygrywa prze, przez mówienie, że to wszystko jest zły z nie? Przecież na dłuższą metę to jest zwyczajnie męczące. Chcę wam się o to szarpać? Ja, ja nie wiem, ja jestem osobą, ja, ja jestem osobą, e, która. Bardzo często chcę rozmawiać o poważnych tematach e, w momencie, w którym ludzie rozmawiają o luźnych rzeczach, bo ja po prostu mam okablowany inaczej mózg to jest chyba część tego, te, te, tego co się nazywa neuroatypowością. I mnie po prostu jara rozmawianie o, po, o poważnych tematach. Tak po prostu, tak wiecie, na co dzień, nie? Mam fans tego i to jest dla mnie najciekawszy temat do rozmawiania. Natomiast nie, nie wszyscy to lubią, wiecie? Nie wszystkim się to podoba. I... <laughs> e, e, ja ja muszę, się, muszę się korygować. Ale z drugiej strony czasem chciałbym usiąść na dupie i po prostu ponarzekać na to, jak kretyńska jest właśnie Velma, czy, czy rodowód krwi, czy cokolwiek innego. Co jest po prostu chujowo napisane, bez konieczności napierdalania się, czy, 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 czy to jest wokizm? Mordo, to nie jest wokizm. Moglibyśmy mieć coś wspólnego, ja i ty. Ja, progresywny, inteligentny lewak, i ty, prawicowy debil. Ale nie, nie, ty, ty, musisz, ty musisz wokizm tu wstawiać, nie? Ty, 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 musisz, ty musisz tu wstawiać, wstawiać wokizm. I dlatego ja z tobą prawicowy Debilu nie mogę mieć nic wspólnego. No. Nie, możemy, nie możemy mieć po mostu połączenia. Sam sobie to robisz. Niesie kolejnych greszy fanów od danej produkcji czy platformy. Na przykładzie wspomnianej już wcześniej Welny z uniwersum Skubiego uniwersumiego widać doskonale, że fani serii czują się w znacznej części oburzeni, albo wręcz zniesmaczeni przejnaczeni postaci znanej i moddekad, na której prawdopodobnie część z nich nawet się wychowała. Znali Welnę jako białą kobietę podkochującą się we fredzie, a w pikładu dostali zupełnie inną kręgę. Welma się podkokiwała we Fredzie? What? Wiecie, widzicie, jest najśmieszniejsza? że aż aż podejrzę tutaj po miniaturkach. Noop, 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 no że całkiem niedawno wyszedł inny produkt brandowany Scooby-Doo, który był bardzo pozytywnie odebrany i który jest gay as fuck. Bo to jest, widzicie, to jest jedna z tych dziur w narracji o walkizmie. Jakby, jeżeli chodzi o zakochiwanie się, to ja ze Scooby-Doo, to pamiętam, że co najwyżej chyba Scooby-Doo się w kimś zakochiwał, za, 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 nie? Że, że Scooby-Doo był do jakiejś Scooby-Panny. To, to, to wydaje mi się, że gdzieś tam się pojawiło, ale ja nie pamiętam, że w tych oryginalnych bajkach z lat 50. pojawiały się, pojawiały się, się, się jakiekolwiek inne wątki miłosne. Ale... Przecież nie tak dawno. E, wyszedł e, inny film, to był chyba film, nie? E, który, w którym Welma. E, ...zakochała się tego... ...w tej pannie. I ten film... ...Trick or Treat scooby Du, ...był... Ee, ...bardzo pozytywnie odebrany. Możecie to sprawdzić, tak? Możemy, możemy, sobie, możemy sobie podejrzeć. Ludzie byli bardzo zadowoleni z tego filmu. Mało tego... Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy i to też jest, to nawet się pojawiło tutaj na górze, ale nie wiem czy, czy widziałyście. W wątki homoseksualne związane z Welmą a... to próbował e, lata temu wstawić do, 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 do innego filmu o scooby nikt inny jak James Gunn. I James Gunn narzekał, że studio cały czas próbowało mu rozwodnić scenariusz i się nie chciało zgodzić na to, żeby, żeby to przeszło, nie? A mówimy o aktorskim filmie Scoobidu. W związku z czym, ee, no, nie oszukujmy się. I Wy mówicie, że było ze Srajsko ten film. Było! Ale, ale dalej to Trick or Treat Scooby-Doo było pozytywnie odebrane. Ono, zostało, ono dostało w pewnym momencie, jak spojrzymy sobie na IMDb na przykład, to zobaczycie, że ono dostało e, ostry review, bombing, nie? Ale co do zasady. Eee. Nie, Ewo, nie jest. E, ale co do zasady, jakby kiedy wykreśli się dziesiątki i jedynki, to dostajemy najbardziej miarodajne, e, na, 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 na najbardziej miarodajną część ocen, nie? Bo dziesiątki i jedynki stawiają ludzie, wiecie, w emocjach. Jedynki, bo nienawidzę tego, a dziesiątki bardzo często albo uwielbiam to, albo. E, Albo muszę skontrować te jedynki, więc postawię dziesiątkę, nie? Ale jak spojrzycie na inne oceny, na te oceny, które są wystawiane przez ludzi, którzy być może byli mniej zajęci przejmowaniem się liny, których znowu patrzcie, jest więcej łącznie, no to ten film ma si najwięcej na co szóstek, ale prawie tyle samo siódemek i sporo ósemek. Tak? Tylko wiecie, jakby. <tłuch> Oni będą narzekali na Walkism tylko jeżeli można nakręcić dookoła tego aferę, nie? Bo chcecie mi powiedzieć, że, że, że tego właśnie baza Astrala to Walkism pogrzebał? Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby mi powiedzieć coś takiego, najpierw musiałbym pokazać, co w tym filmie jest Walk, bo ja nie wiem. Nie? Ja osobiście nie mam pojęcia, co, co, co jest woke w, w, w najnowszym filmie o, 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 o Bazu Astralu. Bo dla mnie problemem z tym filmem było to, że on jest nie, nie woke, a nudny, nie? Szczególnie, że jakikolwiek wątek homoseksualny, to tam jest upchnięty pod drzwiami bardzo mocno i jakby oglądamy go tylko gdzieś gdzieś w przelocie. No tylko oczywiście, jakby jeżeli chce się robić awanturę, to znajdzie się powód do tego, żeby ją robić. I to jest to, co oglądamy tutaj. Ci ludzie są tak bardzo zajęci kurwa toczeniem tej swojej smutnej wojny kulturowej, że suma sumarum, a już przez długie lata nie będziemy w stanie zdrowo porozmawiać o kulturze. tej postaci. Stąd m.in. bardzo niskie oceny i słabe recenzje po premierze serialu. Kolejnym przykładem jest regular. Te 42 na tomatometerze to, to jest bardzo spoko, nie? Also, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. I to jest, jakby... to 7 ma zastosowanie do Welmy. Ale co do zasady, chciałbym, chciałbym, chciałbym powiedzieć, że uważam, że to jest zjebane, nie? Czy możemy przestać już kurwa wystawiać serialom ocenę po, 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 per odcinek? Bo ja już na przykład nie chcę, nie? Ja, ja się nie chcę dowiadywać. Ja, ja się nie chcę dowiadywać, czy The Last of us jest zajebistym serialem po, po drugim odcinku, nie? Jakby obejrzyjcie go do końca. Powiedzcie mi, powiedzcie mi, jak całość cenicie. O, o, powiedzcie mi, jak dobry jest w całości ten serial. Wtedy, wtedy, wtedy ja bym mógł się odnieść. Ale jak po raz 15 widzę kurwa, że... Serial jest, że, że, że widzieliśmy, wiecie, dwa odcinki i o, to już jest kit. Albo to jest najlepsza rzecz, kurwa, od czasu Krojonego chleba. To trochę mi się smutno robi, nie? Bo... Mordy, no, no nie tak się to robi, nie? W sensie, nawet nie macie kompletnej historii. Co jeżeli, pie... Co jeżeli pierwsze dwa odcinki są... Są, są super wyreżyserowane, i takie oho, rzucające tego. A potem, potem jest, jest kiła. To, to, to co, to, to, to jest dobrze? Jakbym miał oceniać drugi sezon Wiedźmina po pierwszym odcinku, to bym powiedział, że jest, że jest spoko. Że może nie do końca zgadzam się z tym, jak zmienili e, story o pięknej bestii, ale dalej ujdzie. Ale jakbym biał kurwa wam powiedzieć o całym sezon drugim sezonie Wiedźmina, to bym powiedział, że jest absolutnym gównem, nie? Ularg zmniejszająca się widownia zainteresowana coroczną galą Oscarów. W 2021 roku zanotowano rekordowo już teraz będzie Ej, czaty, ile razy ja już tłumaczyłem, że ten nowy system oceniania oscarów nic nie zmienia? Jakby, powiedzcie, ile ile razy wy to już słyszeliście? Mnie się wydaje, że co najmniej trzy, ale mogło być pięć, nie? W sensie, oni mają tak nudne, kurwa, punkty... Tak nudne talking pointy, że to się w głowie nie mieści jeżeli chodzi o oglądalność Oscarów tutaj, no to można by, można by spokojnie wytłumaczyć, że to tąpnięcie było powiązane dokładnie z tym samym, z czym powiązane było tąpnięcie akcji Disneya. To znaczy jak ludzie mniej chodzili do kin, to mnie ich interesowało, który film wygra nagrodę, nie? W sensie nie, nie oszukujmy się, Oscary oglądają ludzie, których trochę filmy ekscytują i jeżeli ty nie, nie, w tym roku nie miałaś żadnego filmu, który cię podekscytował, ponieważ na przykład była pandemia i kina były zamknięte i nie, nie oglądałaś, czy nie oglądałeś nowych filmów, to prawdopodobnie nie, nie masz w tym momencie obstawiać tego, co, co, co jest najbardziej ekscytujące w, w dzisiejszych filmach. I w związku z tym nie oglądasz Oscarów. Ale nie z całą pewnością to jest włookizm, nie. Niskie 10 milionów odbiorców. Wiele osób uważa, iż jest to efekt upolitycznienia się tej ceremonii. Ich zdaniem Gala Oscarów przestała kierować się kryteriami wyłącznie artystycznymi dotyczącymi strictej sztuki filmowej, a zaczęła w znacznej mierze nagradzać za inne poza filmowe aspekty, m.in. kwestie poprawności politycznej. Świadczą o tym chociażby wymagania, które filmy musi spełniać, aby mógł wziąć udział w wydarzeniu. Wedle kryteri przepraszam. Przepraszam, ale kurwa. My chyba różne Oscary oglądaliśmy. Kurwa. Przepraszam, ale. Spójrzmy sobie na filmy, które były nagradzane w kategorii best picture arbitralnie od roku 2001. Piękny umysł. Film o tym, jak to pięknie jest mieć schizofrenię i jak to ludzie ze schizofrenią mają supermoce. Chicago Musical. Lord of the Rings. Piękny film o tym, jak to fajnie kiedyś Tolkien książki napisał. Crash. Piękny film o tym, jak ładne osoby z Hollywood rozwiązują rasizm. Million dollar, baby. O nie! O nie, co to może być? Eee... Stary wyjadacz uczy młodą. trenuje bokserkę. O, jakże progresywne. Kobiety też mogą boksować. The Departed. O, patrzcie na odmiany kryminał. Szkoda, że nieskończenie długi i można kurwa założyć rodzinę, zbudować dom i przejść na emeryturę w trakcie jego trwania, ale poza tym spoko, nie? To nie jest kraj dla starych ludzi. Bar bardzo dobre kino, z samymi starymi ludźmi w środku. <ślam> dog Millionaire. O, zobaczcie, jaki fajny przebojowy film z tych tam yy, indii, które. Outsourcują nam wszystkie usługi o tym, jak to fajnie biedni ludzie mogą się stać bogaci. Jej! Hurt Locker. Wojna jest straszna, a my zrobiliśmy o tym film. King's Speech. Król się jąkał, potem przestał. The Artist. Zachuja nie wiem, nie oglądałem, było nudne. Argo. O, zobaczcie jak to super uratowaliśmy, jak, 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 to, jak to super było, jak wyciągaliśmy naszych ludzi z Iranu. Twelve Years a Slave. Niewolnictwo? Być może bad. Porozmawiajmy o tym. Birdman. Porozm Zróbmy trochę, trochę, trochę o sztuce, Tro trochę sztuki. Spotlight. Gwałty w kościele? Być może złe. Być, być, może, być może złe. Nie, jest, są, podejrzenia, są podejrzenia, że są złe. A. Eee, co, co tutaj było? O! Film o czarnych ludziach i ich przeżyciach. To są wszystkie nasze emocje, ponieważ musimy się raz do roku pochylić nad czarnymi osobami. K kształt wody. Nic lepszego w tym roku nie było. Green Book. O, zobaczcie, jak ten biały człowiek ratuje tego czarnego człowieka przed rasizmem i jednocześnie kończy rasizm. Co? Wymazaliśmy rodzinę tego, tego e, czarnego człowieka z filmu i udajemy, że nie istniała? Zajmijcie się czymś innym. Parasite. Kapitalizm zły. Also, chyba, chyba nie mieliśmy lepszego pomysłu, bo w sumie to jednak kapitalizm też dobry. Nomadland, nie wiem, nikt nie oglądał wtedy Oscarów. Umówmy się, Nico, no, Nomadland, ko, 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 koniec. Koda. O! N, n, co? co? Film, film może wygrać smutny, smutny film Smu o, o głuchych ludziach? O, o problemach o problemach ludzi głuchych? Eee, to z całą pewnością regresywna, regresywna rzecz, nie? Bo, nie? bo ci głusi nie są czarni, w związku z czym. W związku z czym to nie jest. nie jest. Um, walkizm, nie? Ja nie powiedziałem, że w Parasite jest. że, 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 że w Parasite. jest kapitalizm dobry. Ja powiedziałem, że akademia lubi kapitalizm. Także. Naprawdę na chcę porozmawiać, te, 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 czy te wszystkie filmy o, ty, o kurwa Virtue Signaling, które, które prze, prze, przez całe lata się pojawiały, w, to, to, to one nie istniały. Wokizm wtedy to nie był, bo były co o białych ludziach. Jak gloryfikujemy schizofrenię i przypisujemy schizofrenikom bezmałe magiczne moce, to to nie jest wokizm. No nie jest, bo, bo, bo mało re, realistyczny jest ten obrazek. Ale jak słucham takiego pierdolenia e, dotyczącego tego, jak to Oscary są woke, to powiem wam w ten sposób. Myślę, że myślę, że, że są dwa filmy, które zepsułyby mózgi tym współczesnym marudom, nie? Gdyby one teraz były nominowane do Oscara, rozpierdoliłyby mózgi. Pff, pff, mielibyśmy serię eksplozji czaszek, nie? Chcecie zgadnąć jakie? Podpowiem, jeżeli, 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 chcecie, jeżeli chcecie, chcecie strzelać, to najlepszy obraz z 1982 roku i najlepszy obraz z 1993 roku. Ja myślę, że to są te rzeczy, które byłyby największym wokizmem, nie? To byłby ekstremalny wokizm. 82, 82 Gandhi. Oburzające, jak oni mogą cały czas o tych hindusach co to się wyzwolili mówić? Przecież, przecież to nie ma sensu! Już, już wiemy! 93? Lista Schindlera. Już mogliby przestać nękać tych, tych nazistów, nie? Już, już mogliby przestać mówić, że nazizm to był zły. Jebane łołki. Dlatego yeah, posłuchajmy dalej. serii wprowadzonych w 2020 roku przynajmniej jeden z aktorów pierwszoplanowych musi być przedstawicielem mniejszości etnicznych, a 30% wszystkich aktorów w rolach drugoplanowych i na dalszych planach musi reprezentować konkretne grupy: kobiety, mniejszości rasowe i etniczne, społeczność LGBT oraz ludzi z niepełnosprawnością fizyczną. Wynika z tego, że nawet najlepszy film pod kątem artystycznym może być odrzucony i nie brać udziału Kurwa, mnie ten temat strasznie, nie? Nie dlatego, że on mnie tutaj zaorał, teraz czytając te rzeczy. To dlatego, czego nie przeczytał. Bo tak, te wymogi się pojawiają. Te wymogi nie są zmyślone, one są prawdziwe. Gdzie co jeszcze jest prawdziwe w kontekście tej rozmowy? To, że tych kategorii łącznie jest cztery. A żeby się zakwalifikować do Oscarów, wystarczą dwie. Co znaczy, że jeżeli film jest tylko o białych mężczyznach uprawiających heteroseksualną miłość i o kobietach, które mówią o białych mężczyznach uprawiających heteroseksualną miłość i czarni, Osoby queerowe, osoby z niepełnosprawnościami nie istnieją w tym filmie. To wystarczy zatrudnić osobę, która, która ma, nie wiem, porażenie mózgowe boczne, bo, 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 bo bo, bo, bo tak? To się porażenie boczne nazywa, tak? E, żeby trzymała boom mikrofonu i drugą czarną osobę, żeby. Zbudowała dekorację. Nie, żeby decydowała o tym, kto buduje dekorację, bo ktoś musi być w pozycji zarządzającej. Już zrobiliśmy, nie? Już zakwalifikowaliśmy się do tych kurwa super restrykcyjnych, a, re, re, restrykcyjnych ograniczeń, które zaserwowało nam złe Hollywood, nie? Kurwa autentycznie jeśli, a, jeśli ćwierć krwi e, rdzenna Amerykanka była, była nadzorczynią scenariusza, to ona już odhacza wymogi, nie? To są, to są na tym poziomie wymogi, a ci się srają tak, jakby kazali zamordować każdą białą osobę na planie. wydarzeniu, bo nie spełnia politycznych kryteriów. Fakt ten wzbudza oburzenie wśród wielu odbiorców na świecie, którzy przychodzą do Kina i wykupują subskrypcje na Netflixie, żeby mieć dostęp do rozrywki i kultury, odpoczywając przy okazji od polityki, a dostają coś zgoła innego. Okej, okay. na tym etapie trzeba też dodać jedno: nie obsrajcie się. Po pierwsze, liczba filmów, których na Netflixie, Amazonie, HBO i tak dalej nie ma, a są kurwa tylko do wynajęcia gdzieś, sprawia, że ja Pierwszy raz, od kiedy Amazon wszedł do Polski, nie mam a, y, twu, Netflix wszedł do Polski, nie mam Netflixa, nie przestałem go subskrybować. Ponieważ jest odchuja filmów, które ja chcę obejrzeć i których nigdzie nie ma. A tak się składa, że z Amazona nie zrezygnuję, ponieważ pozwala mi rozdawać jednego suba z Prime'em i kosztuje 50 zł na rok. Za Disneya zapłaciłem 50 zł za rok, więc też nie, 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 nie zrezygnuję z niego. Eee, a HBO mam od kogoś więc jedyną platformą za którą w pełni płacę i za którą chcę płacić jest Dropout który jest zajebisty i za Dropouta ja po prostu chcę normalnie płacić, ponieważ content, który powstaje na Dropoutcie jest dokładnie contentem dla mnie i w związku z tym gdzie jest ta zła polityczność? kurwa Największe, największe hity na Netflixie to jacyś kurwa kosmiczni śmieciarze, czy kosmiczni ciężarówkowcy, czy jak oni się tam nazywali. Film, który nie ma absolutnie nic wspólnego z, z jakimkolwiek walkizmem, nie? Like, dziwne, że kiedy narzekają na, te, na, ten, na ten przerażający walkizm, to nie, nie narzekają na. Warrior Nun, tak? Wojowniczą e, zakonnicę, która całkiem autentycznie jest <coughs> serialem z wątkami LGBT, nie? Tylko na tym polega właśnie cały żart. Że to tak naprawdę, jak się dobrze zastanowicie, to nie chodzi o to, że komuś przeszkadza wokizm. Tu chodzi o to, żeby budować swoje kretyńskie tezy. Wciskawiając ludziom makaron na uszy i tłumacząc im, jak to wokizm niszczy dzisiejszą kulturę. A jedynym, co, 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 co ma tak naprawdę, co, co, co mogłoby się w jakikolwiek sposób z tym wokizmem kojarzyć, chociaż dalej nie powinno, to, 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 to jest to, że. Jak Smokey bardzo ładnie powiedziała, ludzie są albo hetero, albo polityczni, nie? I my musimy się kurwa srać o, o właśnie tego typu głupoty, podczas gdy najprostszą i jedyną słuszną odpowiedzią w całej tej dyskusji jest o chuj wam chodzi. Wydaje się zatem, że wszystko zależy od publiczności, na jaką trafia dana produkcja. Producenci zdają się o tym doskonale wiedzieć, dlatego zdarza im się przygotowywać różne wersje produkcji skierowane na konkretną grupę docelową. Przykładem jest animacja Disneya pod tytułem Naprzód. W wersji filmu przeznaczonej na rynek zachodni pojawia się dialog, w którym drugoplanowa bohaterka żali się, że ma problem z córką swojej dziewczyny. Disney jednak wypuszczając film na rynek polski i rosyjski postanowił ocenzurować tę kwestię i zamiast córki dziewczyny pojawia się tam słowo pasierbica. Niedługo po kontrowersji, jaka urosła po tej decyzji Disney'a, wprowadzili oni do Polski oryginalną wersję dialogową. Incydent ten jednoznacznie pokazuje jednak, że ponad ideą poprawności politycznej i walki o równość, koniec końców znajduje się rząd za zysku i dopasowania produktu pod docelowego odbiorcę. <laughs> czyli, czyli, czyli jednak, czy jednak kapitalizm? Czyli jednak może Disney serwuje ludziom to, co oni chcą oglądać, a nie vice versa? Może, może Disney wprowadził tą drugą wersję filmu, tą nieocenzurowaną, dlatego że w odróżnieniu od Rosji, w której, w której ta propaganda ludziom ewidentnie dużo mocniej pierze mózgi, ludzie w Polsce chcą oglądać filmy, gdzie, gdzie ktoś, jakaś trzecioplanowa postać powie, że, że, że co, coś wspomni o homoseksualnej relacji. Czy LGBT jest nowym tworem kultury? W internecie można napotkać się na narrację, że LGBT i ogólnie pojęta poprawność polityczna to nowy, sztuczny twór XXI wieku. Jest to jednak fałszywe stwierdzenie. Po pierwsze, sama poprawność polityczna w kulturze istnieje już bardzo długo. Jedynie na przestrzeni lat zmieniało się to, co było uznawane za poprawne. Po drugie, obecność wątków o osobach odmiennej niż heteroseksualna orientacji pojawiają się w kulturze w zasadzie od samego początku. Nawet takie słowo jak safizm, czyli określenie na miłość między dwiema kobietami, pochodzi od starożytnej greckiej poetki Safony, która pisała wiersze o tej tematyce. Powód takiego stanu rzeczy jest prosty. Artyści i twórcy zawsze dążyli do tego, aby opisać językiem sztuki rzeczywistość i otaczających świat, szczególnie w przypadku tak istotnych z punktu widzenia człowieka tematów jak seksualność. To po chuj było te 9 minut ze srańska, skoro teraz tłumaczcie, że rzeczy działają jednak do, do dokładnie odwrotnie. A ja się trochę gubię na tym etapie. Sposobem, tematy okołoseksualne od zawsze znajdowały swoje odzwierciedlenie w twórczości, od tekstów pisanych przez malarstwo po fotografię i kino. XX wiek był bardzo różnorodny pod tym względem. Okres wojenny, szczególnie w Europie, wykluczył ze sztuki tematykę odmienności seksualnej. Po wojnie w latach 60. i 70. tematyka ta zaczęła wracać, jednak nie wszędzie w tym samym tempie. W Polsce przeszkodą był panujący ustrój, który spuszczał zmowę milczenia chociażby na temat homoseksualizmu. Jednak na przestrzeni ostatnich 15 lat widać tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wykorzystywanie wątków odmienności seksualnej. Nawet w telewizji polskiej, która uchodzi za. Sala samobójców. Uff. Po potwierdzone. Polska Polska była bardziej progresywna niż Disney. A polityczny podmiot rządzącej partii konserwatywnej w jednym znaczonych seriali pojawił się homoseksualny wątek, mowa o barwach szczęścia. Dlaczego oh. więc tak wielka część odbiorców jest oburzona działaniami Netflixa i Disneya? A fa... Bo takie pasożyty jak wy nakręcają jad na, na tego typu, na taką tematykę bar szczęścia nie podnieśli żadnego buntu i sprzeciwu. Okazuje się, że nie chodzi o sam fakt wykorzystywania przykładowo homoseksualizmu w produkcjach kinowych, lecz o to, jaką wartość artystyczną to wnosi dla konkretnego dzieła. Jeśli jest to wątek istotny dla fabuły, ukazujący jakiś problem lub zmuszający do refleksji, to większość widowni jest w stanie go bez problemu zaakceptować i przeżywać tak samo intensywnie, jak pozostałe elementy zawarte w scenariuszu. To, czego widownia nie lubi, to wstawianie poprawnych politycznie wątków na siłę tylko po to, aby. Ej, sorry, nie? Jakby. Chciałbym, chciałbym zwrócić wam uwagę, że jeżeli dla was problemem jest to, że ta krasnoludka ma czarną skórę, to nie oglądaliście tego filmu, to nie oglądaliście tego serialu do fabuły, nie? Bo co jak co, ale ta krasnoludka ma bardzo dobrze napisany, bardzo dobrze napisaną postać, nie? I jakby, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, wy, wy. Jeżeli ktoś ma kompleksy na poziomie. O nie, tutaj ma sta marudny, starszy wioski, hobbitów. On ma czarną skórę. <grym> Kurwa. Tak naprawdę? zły się w fabule, zwłaszcza gdy przeinaczane są od lat, znane i lubiane postacie, jak w przypadku wspomnianych wcześniej Welmę. Koniec końców, ludzie próbują znaleźć w kinie rozrywkę i wartość artystyczną, a wątki i postacie kreowane na siłę zdają się te wartości zaburzać. i... Kurwa, większość ludzi nie rozpoznałaby wartości artystycznej, gdyby okładała ich penisem po twarzy, więc o czym wy mówicie, mordy? Sorry. Wartość artystyczna awatara można. może zostać równie dobrze. sprzedałaby się równie dobrze, gdyby to był wiecie. VR Experience, a nie film, bo wartość artystyczna tego filmu jest zerowa, nie? Ale ten koleś będzie wam nawijał makaron na uszy, że oni to wszyscy są kurwa koneserami kultury, nie? No tak, o tak, oczywiście jesteście koneserami kultury. A ja, jakie, jakie, jakie macie zdanie na temat konceptu śmierci autora? Jak, jak odbieracie śmierć autora jako koncept? Opowiedzcie mi, proszę. Nie zapytajcie, zapytajcie swojego przeciętnego, przeciętnego kolegę, bo to zazwyczaj będzie kolega, nie oszukujmy się, a, który, który będzie się obnosił że on to tylko wartość artystyczną. Zapytajcie się. A, a, znajcie sobie jakiś, jak, jaki chcecie termin a, a, związany z filmoznawcą i po, po, poproście go o opinię pewno się jest ekspertem, jeżeli przychodzi się wypowiada o wartości artystycznej, nie? I zniechęcać odbiorców. Jaki to ma wpływ na kulturę i odbiorców? Z jednej strony, promowanie takich wartości, jak akceptacja drugiego człowieka, jest dobre. Umieszczanie postaci o innym kolorze skóry, czy odmiennej orientacji seksualnej, ma na celu pokazać odbiorcom, że ci ludzie są obecni w społeczeństwie, które razem tworzymy. A skoro kultura jest w pewnym sensie odbiciem otaczającego nas świata, to tam również powinno być miejsce dla osób odmiennych pod jakimś względem. Też mają prawo tworzyć, wyrażać swoje emocje i zaistnieć w kulturze. To nie no i dobra. No, nie potrzebujemy drugiej części. Jakby i tak wiemy, co jest dalej, nie? Więc nie, nie martwmy się specjalnie. Podsumował sensownie. Powinniśmy pamiętać o tym, że, że, że w kulturze są takie osoby. Dwie nieskończoności o, 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 o. Karolina Krowa. U Karolina Krowa. Pojedyncze nieskończoności. Flavius, LAWZK i Janek. Dawcy pizzy. Adam Powowski, Rana Fek, Krzysztof Karliński, Wasadowska, to Kto Pan tak skasztanił? Dawcy kawy z ciastkiem: Michał Piotrowski, Harold Kuter, Hypatia Sambrion, Chrysku, Behanort, Horsigon Wild, Konrad Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Karzyniowski, Smoki i Cube Cubed. Dawczynie kawy: Kropster, Michał Szedziewski, Borzuk cukrowy, George Soros, Szymon Robin, Barnaba, Jerzy Dwa, Heinrich, Adam, Klusek, Maciej oraz XLS. I osoby dające herbatę: Arkadiusz Gumieński, Daru, Ponczek, do Kardar Paweł, Palić, Antybilis, Cylindr, 3000, Pilny, Empaty, 3000, Splendia, zdrowy, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Maciej Dziński, Sylvester Uba, Adrian Gami, Lubelch, Misie oraz Izabela.